Przed chwilą dokonaliśmy uroczystego otwarcia po zakończeniu inwestycji świetlicy wiejskiej w Płonie. Wspólnie z panią sołtys Magdaleną Zwolińską mówiliśmy o tym, w jaki sposób przebiegała realizacja tej inwestycji. I tak się akurat składa, że początek kadencji kończącej się samorządu gminnego to było otwarcie świetlicy bliźniaczo-podobnej w Starej Dziedzinie i koniec kadencji to jest otwarcie świetlicy w Płonie. Ta świetlica w całości została sfinansowana z budżetu gminy. Wartość inwestycji to jest 598 tysięcy złotych. Podobna świetlica w krótkim czasie powstanie jeszcze w sołectwie Strąg. Dotychczas świetlica w Płonie funkcjonowała w dawnym budynku szkoły i było zapotrzebowanie na to, ażeby w nowym miejscu, akurat w tym przypadku przy boisku piłkarskim, gdzie w Płonie funkcjonuje drużyna sportowa, czyli z jednej strony świetlica służąca mieszkańcom do ich celów, w szczególności do integracji, ale również dla sportowców grających w drużynie piłkarskiej. Panie sołtys, z pani strony. Ja chciałam podziękować wszystkim, którzy dzisiaj pomogli, pomagali przez całe, przez wszystkie przygotowania. Postaraliśmy się jak mogliśmy, myślę, że daliśmy radę, zintegrowaliśmy się wszyscy, więc myślę, że wyszło fajnie i ludzie są zadowoleni i wszyscy naokoło. I również chciałam podziękować sponsorom, którzy zasponsorowali nam panią animatorkę dla dzieci, no i mały upominek również na salę w postaci zabawek, gier. Bardzo dziękuję.